Drodzy Państwo, najpierw kwestie organizacyjne. Przez cały czas naszego spotkania będą krążyć dwie teczki, w których można wpisywać pytania, potem odpowiem na nie. Będą za chwilę tutaj uruchomione. Zbieramy cały czas podpisy, mamy już prawie komplet, ale wiecie, że musimy mieć znacznie więcej niż potrzeba, bo będą nas dobrze z tego rozliczać. Przechodzę do rzeczy. Otóż zdajemy sobie sprawę z tego, że historia przyspieszyła. Są rewidowane granice i to w Europie. Jest groźba wojny na terenie, który uważano za już taki całkowicie spokojny, jeżeli nic nam nie grozi. Możemy zamknąć okno, bo to strasznie rozpoczęło. Jak będzie gorąco, to sobie otworzymy. I ten projekt polityczny pod tytułem Trzecia Rzeczpospolita, który miał być ważnym elementem tej wspólnoty europejskiej, czyli być w Unii Europejskiej, w NATO, to już w zasadzie nam to przedstawiano jako takie wejście prawie do takiego raju na ziemi. Unia, NATO, no to nic tam nie grozi, dobrobyt będzie, historia się zatrzymuje, jesteśmy, prawda, w wymarzonym świecie, który jest oazą szczęśliwości. No niewiele musiało się stać, żeby się okazało, że ten projekt polityczny jest całkowicie niewydolny, no bo dzisiaj właśnie Parlament Europejski zażądał od Rosji wydania czarnych skrzynek i wraku natowskiego samolotu, bądź co bądź, 5 lat od wydarzeń w Smoleńcu. 5 lat! Znaczy ta struktura polityczna nie jest w ogóle zdolna do podejmowania jakichkolwiek poważnych decyzji. No, bądź co bądź symboliczna rzecz, tak jak właśnie prośba o zwrot czarnych skrzynek i wraku samolotu, no to 5 lat, tak? No to co dopiero sądzić, gdyby naprawdę stało się coś ważnego, no to oni będą obradowali w nieskończoność, czyli widzimy, że ten twór biurokratyczny jest całkowicie niewydolny, niesterowalny, nie nadaje się do rządzenia. Jest wiele środowisk, które myślą, że Pakt Północnoatlantycki, NATO, to jest dokładnie to samo, co było w czasach Reagana, gdy Ronald Reagan, deklarowany antykomunista, człowiek głębokiej wiary, który traktował swoją walkę ze Związkiem Radzieckim jako misję tak naprawdę o charakterze mistycznym. On wierzył, że komunizm i Rosja Sowiecka to jest dzieło szatana i on walczy z tym jako prawdziwy człowiek, jako chrześcijanin. Dlatego Ronald Reagan miał wiarę i dlatego osiągał sukcesy. Natomiast od tamtej pory Stany Zjednoczone z kraju takiego anglosaskiego, protestanckiego, kraju rządzonego przez jedną z najbardziej kreatywnych na świecie nacji, grup cywilizacyjnych, czyli białych anglosaskich protestantów, dzisiaj jest w rękach latynoskich katolików, czyli takich nie katolików jak my, tylko latynoskich, czyli ludzi takich o małych ambicjach społecznych. I do tego w tych dniach w Stanach Zjednoczonych rozważa się projekt wprowadzenia dwóch nowych świąt. I to mają być święta muzułmańskie. Czyli przez 25 lat, czy tam 30 od czasów tej Ameryki Reaganowskiej do dzisiaj Stany Zjednoczone całkowicie zmieniły się cywilizacyjnie. I ta ślepa wiara, zwłaszcza Prawa i Sprawiedliwości, że Amerykanie będą nas traktowali za darmo jak takich przyjaciół i zechcą się interesować losem Polaków, to uważam, że ta wiara jest całkowicie oderwana od realiów. Zresztą wydarzenia z niedawna, gdy mówiło się jeszcze o tej tarczy antyrakietowej, no to wystarczyło, że pan Putin poprosił prezydenta Obamę, żeby wycofali te urządzenia i to, proszę bardzo, wycofali i to w rocznicę rozbioru Polski 17 września, tak? To takie symboliczne. Może się okazać, że ta Rzeczpospolita, która była fundowana 25 lat temu właśnie w tym kierunku prozachodnim, no wprawdzie osiągnęła swój cel, tylko ten cel nie jest w ogóle do niczego nam przydatny. Unia Europejska nie potrafi znieść embarga na polską żywność, które nakłada Rosja. Unia Europejska cały czas mnoży rozmaite idiotyczne, lewackie rezolucje, które narzuca tym narodom
przez siebie zarządzanym. Unia Europejska wcale nie jest jakąś oazą tego swobodnego przepływu kapitałów, prawda, myśli i tak dalej, no tylko ludzie jeszcze swobodnie przepływają. Mówiąc krótko, znaleźliśmy się w zasadzie w takim punkcie zwrotnym naszej historii. I o ile ta opcja, która była za komuny, prawda, związania Polski z Rosją komunistyczną, no okazała się Polakom, no, też przebrzydła i w ogóle niewydolna ekonomicznie, bo przypominam, że wtedy, na szczęście większość z Państwa nie pamięta tego czasu, komunizm upadł po prostu, upadł. No co to znaczy, że upadł? No, pewnego dnia okazało się, że zabrakło pieniędzy na pensje dla urzędników, wojska, milicji i tutaj trzeba było się ratować. Tak upadł komunizm, bankrutował ekonomicznie. Przecież nie przegrał wojny tak naprawdę. I teraz jesteśmy w podobnej sytuacji. Tylko, że komunizm, ten blok wschodni nie upadł w zderzeniu, powiedzmy, z jakąś inną siłą militarną czy polityczną, prawda, bezpośrednio. Oczywiście była cały czas napięcia między wschodem i zachodem, ale teraz widzimy, że wystarczyło, że na obrzeżach Europy dwa dotychczas bardzo zaprzyjaźnione narody, czyli Rosjanie i Ukraińcy, to też niespecjalnie, tak wiecie, no, walczą na poważnie tam na Krymie, to się poprzepychali brzuchami przez te szlabany do baz wojskowych i tam, no to idźcie do domu i już, tam było na Krymie. No teraz trochę jest więcej nieszczęścia w Doniecku, ale jest to taka wojna, gdzie nie ma bombardowań, nie giną ludzie tysiącami i tak dalej. Tam w ciągu całego konfliktu, no to zginęła, powiedzmy, ilość osób dość symboliczna, jak na potencjał chociażby rosyjski i możliwości. I Unia Europejska nie potrafiła zająć stanowiska w tej kwestii jednolitego. Pani komisarz do spraw zagranicznych w zasadzie została całkowicie wyautowana z tego interesu. Ktoś tam sobie opowiada sama sobie. Główne skrzypce gra oczywiście pani Merkel, no wiadomo, kto tutaj rządzi. I zaprasza do towarzystwa prezydenta Francji, no z dwóch powodów. No właśnie z trzech. Pierwszy powód to taki, żeby nie było, że Niemcy sami już operują, tylko że mają jakiegoś partnera. Drugi powód to jest taki, że Francja jest mocarstwem jądrowym. I trzeci powód, myślę najważniejszy, to jest to, że Francja w swojej historii także niedawnej dawała wiele powodów, żeby uważać ją za nielojalnego partnera. Wywija różne wolty i całkiem możliwe jest to, że gdyby pani Merkel nie trzymała pana Hollanda cały czas pod rękę, to on był gotów na przykład nawiązać jakąś ścisłą współpracę z Rosją i to tak otwarcie, no bo Francuzi to mają taką skłonność do Rosji i niejednokrotnie, jak mówię, wycinali różne wolty, na przykład zawieszali swoje członkostwo w NATO w czasach, gdy rządził, gdy prezydentem był generał de Gaulle, albo denerwowali się, gdy Wielka Brytania miała wejść do Unii Europejskiej. To Francuzi cały czas jakieś tam swoje fanaberie prezentowali. Dzisiaj widzimy, że gdyby nie już takie naprawdę słowa krytyki ostrej ze strony innych państw, to nie by sprzedawali Putinowi te okręty wojenne. Mięso i tak sprzedają, Polska nie sprzedaje. Czyli Francuzi do Rosji nie mają żadnych hansów. Oni tam z nimi mogą robić te swoje deale. No widać, że to się pokrzyżowało trochę z interesami i Stanów Zjednoczonych, i Niemiec. Ciekawe jest to, że w polskiej polityce zwłaszcza nastąpiły dziwne zachowania niektórych osób. O tym, że prezydent Komorowski ma zaawansowaną chorobę Alzheimera, to już nie jest tajemnica żadna. Dlatego on robi te różne głupstwa. To nie są żadne głupstwa, to są objawy chorobowe. W Niemczech jest perfidia środowiska Platformy, że jak on coś odwali w następnej kadencji niebezpiecznego, to zgonią to na jego chorobę, a nie na swoją linię polityczną, tego nie wiem. W każdym razie to jest niebezpieczna gra. Przypominam, że po Smoleńsku to właśnie środowisko pana Komorowskiego przedstawiało się jako takie środowisko zgody z tą Rosją, że teraz mamy najlepsze stosunki z Rosją od dawna, tak mówili, prawda? Po śmierci prezydenta Kaczyńskiego to takie dobre stosunki mieliśmy. Pan Komorowski osobiście mówił, że nie wolno rozdrapywać blizn, bo tam Polacy i Rosjanie to coś tam. Doszło do tego haniebnego pojednania kościoła katolickiego polskiego z tą cerkwią putinową, czy to pojednanie narodów za pośrednictwem przywódców duchowych. To było całkowity idiotyzm, nie kryłem tego, uważam, że to jest skandal. Bo ile możemy mieć pewne podejrzenia, że ci nasi biskupi, no to jeszcze, mimo że nie zlustrowani,
to jeszcze mogą jakoś tam reprezentować nasz interes. Możemy podejrzewać, różnie to bywa, ale na pewno ta strona rosyjska, ta cerkiew putinowa, no to dawni agenci po prostu poprzebierani w te szaty, bo tam jest wszystko państwowe, kościół też mają państwowe. Czyli całowanie się z nimi to była rzecz, takie pocałunek Judasza. No oni teraz święcą te czołgi rosyjskie, które idą na front i skoro Polacy się z nimi kochają, no to macie teraz tę miłość. No i najdziwniejsze jest to, że prezydent Komorowski, który wtedy mówił o tych dobrych stosunkach z Rosją, o nierozdrapywaniu blizn, no to teraz wali jak kijem bęben, że tu na Rosję musimy iść na twardo, dostarczyć Ukrainie broń, że tu w ogóle Putina to trzeba znienawidzić i najlepiej byśmy go tam jeszcze wytarmusili za uszy, gdybyśmy mogli. Mówi w radio prezydent Komorowski, że powinniśmy zaopatrywać Ukrainę w broń, mówi to w radio. Putin tego słucha, no to wiadomo, że za to Polakom robi różne przykrości, a to embargo na mięso, a to konsulat w Petersburgu ma rozmaite trudności lokalowe, a to polskie firmy transportowe w Rosji są, mają rozmaite kłopoty. No i widzimy, że ta wolta została wykonana przez Platformę Obywatelską, tak powiedzmy, na zawołanie, bez powodu, no bo o ile przedtem zginął prezydent Kaczyński, no to mogliśmy się gniewać, tak? No teraz nikt nie zginął, oni się obrazili na Rosję śmiertelnie całkiem bez powodu, z dnia na dzień. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość, które były zakochane w premierze Orbanie, mówili, że zrobimy tutaj drugi Budapeszt i w ogóle jeździli tam na te święta narodowe pociągami Kluby Gazety Polskiej na Węgry, wszystko tam się całowali, pili wino, to wielka przyjaźń, a nagle tak, prezes Kaczyński mówi, że Orban to świnia i tam żadnej przyjaźni więcej nie będzie. I widzimy, że ta polska polityka i partii rządzącej i opozycyjnej głównej to nie jest żadna polska polityka. Ktoś wydaje temu towarzystwu rozkazy. Rozkazy i oni te rozkazy wykonują, mają całkowicie w nosie to, że ich zwolennicy pamiętają, prawda, linię tych polityków jeszcze sprzed niedawnego czasu. Nie są to środowiska suwerenne. Platforma to wiadomo, nie mamy podejrzeń żadnych, że to jest partia polityczna w ogóle, tylko to jest taki, powiedzmy, namiestnictwo niemieckie na kraj, tacy gauleiterzy, ekonomiści, różni przedstawiciele obcego rządu na Polskę administrują głupimi Polakami w imieniu Unii, czyli Niemiec, i to jest ich rola i dlatego się trzymają przy władzy. No ale Prawo i Sprawiedliwość już obnażyło właśnie swoją tą prawdziwą naturę, też już potrafi zrobić woltę w ciągu jednego dnia o 180 stopni, też na rozkaz amerykański. No i gdyby to robili na rozkaz amerykański, jak ja mówię, ze czasów Reagana, czyli faceta, który naprawdę potrafił wysłać bombowce, no to ja bym, powiedzmy, traktował to jako rzecz, na której możemy jakoś tam wyjść. Ale powiedzmy, postępowanie na życzenie prezydenta Obamy, czy jakichś tam środowisk, które tą Ameryką kręcą, no to może być samobójcze i Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że też jest w zasadzie reprezentantem interesów obcych, a nie polskich. No bo jeżeli dołożymy do tego ewentualność zapłacenia tych 65 miliardów dolarów finansistom nowojorskim, którzy udają Żydów i twierdzą, że się należy od Polski jakieś pieniądze im, prawda? Nie przypuszczam, nie pamiętam, żeby jakiekolwiek majątki obywateli amerykańskich przepadły w czasie II wojny światowej w Polsce w takiej ilości, żeby aż do Nowego Jorku wysyłać takie duże kwoty pieniędzy. Czy wiemy, że jej Platforma obiecała i teraz Prawo i Sprawiedliwość obiecało, że coś tam upylą, te lasy czy tam coś, spompują z nas sporą kwotę pieniędzy na rzecz finansistów nowojorskich podających się za Żydów. Kim oni tam są, to ja nie wiem, komu by nie było, te pieniądze się nikomu po prostu od Polski nie należy. I nie możemy w ogóle słuchać takich bzdur. Zresztą, co to za sojusznicy, którzy żądają od nas wypłacenia gigantycznej kwoty pieniędzy? No i to wiecie, to takie kwoty pieniędzy to jest kontrybucja, jak się przegra wojnę. Jeśli my przegraliście wojnę, to dawać tyle forsy, albo będziemy tam wam robić rozmaite przykrości. Tak było między zwycięstwem a przegranym. A my mamy takiego przyjaciela Stany Zjednoczone, które postępują z nami dokładnie, jak z krajem wrogim i podbitym. Wcale mi się to nie podoba. Widzimy, że te interesy niemieckie, amerykańskie w kwestii tej wschodniej nałożyły się na siebie i tutaj dlatego ten wspólny głos i władzy, i opozycji w Polsce zabrzmiał jednakowo. Projekt pod tytułem Unia Europejska pokazał swoją całkowitą bezsilność i bezradność.
projekt pod tytułem Pakt Północnoatlantycki, któremu ja zresztą kibicowałem, jak Polska miała wejść w 1992-1993 roku, gdy stacjonowali Rosjanie, to ja mówiłem, że wtedy trzeba było wchodzić do NATO, żeby tych Rosjan się pozbyć, bo nie wiadomo było, czy oni wyjdą, czy nie. No ten pakt okazał się niewydolny, no i pcha nas, że tak powiem, nam do roli dyżurnego frajera na przeboksowanie się z Rosją, podczas gdy Polska, no ja mówię tak, ja nie jestem żadnym pacyfistą, proszę bardzo, możemy się bić z każdym pod jednym warunkiem, że mamy czym i o co. No to, że nie mamy armii, to chyba nikomu nie muszę uświadamiać tego faktu przykrego dla mnie, no to jak nie ma armii, no to... To co, z widłami na czołgi, tak? No to nie znamy te numery, więc się tak nie będziemy bawić. I jakie wreszcie mamy mieć cele? Bo nikt nam nie powiedział, idźcie Polacy na wojnę z Rosją, to dostaniecie coś. No nikt. Nawet zwróćcie Państwo uwagę na to, że sama Ukraina wcale pod naszym adresem żadnych sygnałów nie dała, że prosi nas o cokolwiek. Czyli Ukraińcy mają nas konsekwentnie w nosie, zresztą nas nienawidzą prywatnie, to każdy wie. Ukraińcy traktują Polaków jako takich, wiecie, swoich odwiecznych wrogów, gardzą nami, mają kompleks niższości w ogóle. I naprawdę, ilekroć spotkałem kogoś z tamtej strony, to wobec Polski nie był wcale jakoś usposobiony przyjaźnie. Nawet teraz, w tej sytuacji, gdy mamy rzekomo im pomagać. Ukraina nie proponuje nam niczego, ani udziału w prywatyzacji firm, ani możliwości inwestowania w jej gospodarkę, ani nie proponują nam że będą kupować węgiel albo elektryczny, skoro nie mają teraz swoich w odpowiedniej liczbie. No już nie mówię, że nie proponują wcale nam na przykład oddania Lwowa, to o tym mowy nie ma, ale posuwają się do tego, że cały czas ten kult banderowski tam kwitnie i politycy, którzy obecnie są w koalicji rządzącej w Kijowie, maszerują pod tymi banerami banderowskimi w 106. rocznicę urodzin tego Bandery, bandyta, bandyty i zbrodniarza. I wcale im z tego powodu nie jest przykro, że my Polacy traktujemy to jako potwórz. Czyli Ukraina nic nam nie proponuje, tak? Z drugiej strony, no ktoś powie, no nie, Ukraina nie proponuje, no to może Rosja proponuje. No Rosja w ogóle nas ma z buta dzisiaj, bo skoro Polacy są tacy głupi, że za darmo, powiedzmy, chcą iść na wojnę, no to po co Rosja ma nam robić jakieś gesty wobec nas? Po co? A mogłaby powiedzieć tak, wy się nie mieszajcie do tych spraw, tak? To tam zniesiemy embargo, tam coś, no coś, coś by nam obiecali, będziemy dalej handlować. Ale Rosja już wie, że nie ma z kim gadać, robi nam rozmaite psikusy, bo wie, że Polacy nie są żadnym poważnym graczem politycznym. To państwo nie liczy się, ta Trzecia Rzeczpospolita nie liczy się w ogóle w świecie współczesnym. Jesteśmy traktowani przez wszystkich z buta. Nawet słaba Ukraina już nie prosi nas do tej roli adwokata, tak jak to było zaraz po Majdanie w Europie. Już nas nie zapraszają do Mińska, tam już prezydent Łukaszenka jest, znalazł się w piątce przywódców europejskich, bądź człowiek, którego jeszcze przed rokiem to wszyscy wyśmiewali, że to tam taki głupi fagas, który tam źle rządzi. No teraz prezydent Łukaszenka pokazał, że był głupim fagasem, to on zaprasza tych kanclerzy i premierów do siebie do stołu i do tego jeszcze wszyscy są bardzo wdzięczni, że to robią. Że widzimy, że cała ta strategia tej nowej Polski, tej tak zwanej wolnej demokratycznej, czyli powiązania się z NATO i z Unią Europejską, no to kolejna mrzonka. Kolejna mrzonka i gdyby to było w warunkach pokoju, no to ja bym tam powiedział, no trudna rada, nie to nie. Mamy czas, ale nie mamy czasu, bo widzimy wszyscy, że nasi odwieczni wrogowie i przyjaciele robią co mogą, żeby nas ten konflikt z Rosją wepchnąć i to, jak mówię, bez przedstawiania nam jakiegokolwiek katalogu korzyści. Nawet nie kryją, że w zasadzie Polska to tak powinna to zrobić za darmo i na zasadach takich, wiecie, no, przysługi, tak? Tylko ja nie mam ochoty wyświadczać przysługi państwom, narodom wcale nam nieprzyjaznym, przysługi w postaci życia, mienia, krwi młodych Polaków. Wcale nie chcę tego robić, bo gdyby jeszcze, podkreślam, ktoś wierzył w to, że dzisiejsza Polska może pobić Rosję, no to wiecie, możemy wojować, tak? No, ale nikt nie ma najmniejszych złudzeń, że nie mamy najmniejszych szans. Więc należy
powstrzymać od nerwowych ruchów. Czyli nie wolno mieszać się w ten konflikt na pewno, że tak powiem, w bliskich terminach. Jeśli już, to maksymalnie późno i to po stronie tego, kto ma szansę odnieść sukces. Czyli postąpmy tak, jak bożone narody postępują, żeby zyskać, a nie stracić. Bo nam przedstawia się wojnę, nam Polakom jako taka, wiecie, jakieś takie uniesienie duchowe, ten cały insurekcjonizm powstań, ta Polska Chrystusem Narodów, ten Monte Cassino, te Lenino, te Somosiery, tak nas karmią takimi, wiecie, bajdurzeniami, a tymczasem, wiecie, wojna to jest normalny interes i to jest takie walenie pięścią w stół, żeby zyskać konkretne rzeczy. Nikt w życiu normalny nie prowadził wojny, bo mu się nudzi. Zawsze były jakieś cele i nie można wysyłać na śmierć, nie mówię na śmierć ludzi, no bo wiadomo, ktoś może być, ludzie się odradzają, ale możemy przepłacić to utratą państwowości, no bo nikt nie stanie po naszej stronie, jakby poszło wszystko bardzo źle. Wiemy dobrze, że w 1939 roku, to jak się okazało, że Polska odwróciła bieg historii, prawda, wchodząc w sojusz z Wielką Brytanią i Francją, prawda, czyli zadzierając Hitlerem, ale nie musieliśmy tego robić wcale, mogliśmy nie robić nic, albo wejść do paktu antykominternowskiego, prawda, to było bardziej logiczne niż trzymanie z Wielką Brytanią i Francją. No to my odwróciliśmy bieg historii, wzięliśmy na siebie atak, najpierw Niemiec, potem Rosji. No a niedługo potem to Francuzi mówili, że oni nie będą umierać za nasz Gdańsk i tak dalej. No to my umieraliśmy za Paryż i Londyn. Jeszcze potem nas bezczelnie sprzedali Stalinowi w Jałcie za to nasze poświęcenie i bohaterstwo. Ja mówię, nie mam ochoty wysyłać na, jeszcze nie na śmierć, ale na dyskomfort nie wysyłać się ani jednego młodego człowieka w imię tamtych zdrajców. Nie ma takiego powodu. Nie ma takiego powodu. I bardzo się martwię, że cały potencjał intelektualny przywódców politycznych Polski i tych rządzących i z opozycji, no to taka jest, powiedzmy, klapka na oczy. Dla nich Zachód jest dobry, tak jak tam 40 lat temu. Wschód jest zły. Ukraińców trzeba kochać, bo oni się biją z Ruskimi. No, wiecie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Jak się dwóch naszych śmiertelnych wrogów wziął za łeb, no to słuchajcie, no to jest najlepszy układ, jaki może nam się zdarzyć. Przecież Polska odzyskała niepodległość w roku 18 tylko dlatego, że nasi wrogowie odwieczni, którzy nas rozszarpali, no to wzięli się za łby. To się przedstawia, że to była korzyść, bo nasi wrogowie wzięli się za łby, to odzyskaliśmy Polskę, tak? A teraz dwaj nasi wrogowie, Ukraina i Rosja, wzięli się za łby i nam ma być z tego powodu przykro. I nie jest przykro. Nie jest przykro. Korzyść jest taka, że Ukraińcy zobaczyli raz na zawsze, że Rosjanie to nie są żadni bracia. Niektórzy twierdzą, że tak, tam o tym panslawizmie opowiadali idiotyzmy, tam o prawosławiu, prawda, i takie inne bajdurzenia, to bracia jacyś tam, narody tam wschodnie to bracia. Nie, nie ma tego braterstwa nawet na tamtej linii. Dlaczego mamy się bratać, powiedzmy sobie za darmo, jeszcze z Ukrainą, wyznającą kult banderowski? Czyli cała klasa polityczna polska jest, powiedzmy, takim przejawem impotencji, nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości, żyje mitami, żyje myślą tą sprzed, nieaktualną, sprzed wielu lat. Nie mają pomysłu na jutro. I jak wiecie, jak wchodziliśmy do Unii, nas szantażowali ci SLD-owscy przywódcy i księża biskupi, mówiąc jednym głosem, jak nie Unia, to Białoruś. Tak nas szantażowali, zwłaszcza biskup Pieronek, taki był na tej linii, bardzo, bardzo się mocno produkował. No to Polaków przekonali, jak ksiądz biskup mówi, że jak tak, to tak, no to chodźmy do tej Unii. Teraz widzimy, że to była straszna lipa, że mogło być jeszcze coś inne wyjście pomiędzy Unią a Białorusią, prawda? Czyli coś takiego, co się nazywa niepodległość. Są narody i państwa niepodległe na świecie, całkiem niemało. I wcale z tego powodu tej niepodległości nie mają sobie nic do zarzucenia, wręcz przeciwnie. Tylko narody niepodległe i państwa niepodległe liczą się w świecie. Nawet małe, ale walące pięścią w stół, tak jak Izrael. No, powiedzcie w Izraelu, że tam państwo narodowe to przeżytek. No to słuchajcie, no nikomu to do głowy nie przyjdzie. Powiedzcie w Rosji, że to jest przeżytek. No, nikomu to do głowy nie przyjdzie, tak? Wszyscy bronią tego swojego kawałka miejsca na świecie, jak właśnie niepodległości. Polakom wmawiano, że tam Palikot mówił, że to państwa narodowe, to tam już nie ma po co, bo to jest Unia, że trzeba zlikwidować Armię Polską, będzie jakaś tam
armia europejska. Już ja widzę oczami wyobraźni, jak dzielni żołnierze holenderscy i włoscy giną, prawda, za Lublin czy Chełm. Już to widzę, tak, patrzcie Państwo. Mówi, to zobaczył, to wiecie, to mucha oślep z rozkoszy. Tak nie będzie i tutaj nie ma co się łudzić. To jest banda spedalonych Wajs, które w Jugosławii już pokazały, że na ich oczach mordowano kobiety i dzieci, oni stali z tą najnowocześniejszą bronią automatyczną, w kamizelkach kuloodpornych, elektronika, ubrania, jakieś cyborgi, a tam ci robili, wiecie, zygzyk, marchewka tym kobietom i dzieciom i oni zrozpaczeni na widok krwi rzucili karabiny i tam poszli do psychologa, tak? No takie, wiecie, banda pedałów nas nie obroni, cię nie oszukujmy. Jeszcze jakby przysłali te swoje, wiecie, wolontariuszki, które tam by pozachodziły w międzyczasie w ciąże, w koszarach, to by trzeba było płacić im odszkodowania wojenne, by ta armia, że tak powiem, utknęła w socjalu, żeby wzięła na swoje barki konieczność wychowania jakichś dzieci, które nie wiadomo czyje są, tak? Żarty żartami, ale to wcale nie jest fajne. I żaden polityk polski, który, że tak powiem, teraz jest codziennie pokazywany w telewizorze, nie potrafi przedstawić Polakom jakiejś wizji alternatywy, co mamy robić. No tylko my mówimy jasno, nie róbmy nic, tak? Nie mamy narzędzi do uprawiania polityki zagranicznej, ani pieniędzy, ani armii, a przede wszystkim nie mamy celu strategicznego, no bo ile ja, powiedzmy, mogę żyć sentymentem do Lwowa, tak? No ale nie oszukujmy się, że to na dzień dzisiejszy to by był bardzo trudny kawałek tortu do strawienia przez Polskę, dzisiaj zwłaszcza. I nie dalibyśmy sobie rady. To państwo polskie obecne to jest bardzo słabe państwo, skompromitowane, a przede wszystkim zwykli Polacy mają dość tego państwa. To jest wrogie, pazerne, nieprzyjazne, głupie, no i przede wszystkim no, niewydolne. Niewydolne na każdym odcinku. No, Adam Michnik w programie Lisa zapewniał, że to Polska to jest najlepsze państwo polskie od 400 lat. No, jak Adam Michnik zapewnia, to nie wypada, wiecie, to podważać, bo to on potrafi papierosa palić w studio, kto inny by dostał mandat na przystanku, jakby palił, to wiadomo, że no, to nie chudy miś. No, ale z drugiej strony, jak ja mówię, z punktu widzenia świni, chlew to prawdziwy raj. Także pan Adam Michnik może tak sobie mówić, ale my wcale w to nie musimy wierzyć. Państwo polskie zostało Polakom zohydzone, bo pominę, że jesteśmy w czołówce światowej w ilości wypadków na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Pominę to, że inwalida, który nie ma nogi, w pociągu dostaje mandat, bo nie miał zaświadczenia, że jest inwalidą, chociaż pokazuje protezę całkowicie metalową. Pokazuje konduktorowi, pani od biodra do buta, tam rurę metalową. A mówię, legitymacja, gdzie? No nie mam, no to kara. Jeżeli tacy ludzie, wiecie, jak konduktor kolei państwowej, bądź co bądź jeszcze, no bo tam stosunki własnościowe jeszcze tam państwo, jak coś tam ma, konduktor, który bądź co bądź powinien się nami opiekować w czasie podróży, prawda? Na jakimś obcym terenie możemy tam zasłabnąć, można się coś stać, ten człowiek odpowiada nasze życie. To nie jest tylko po to, żeby bilety kasować. On ma więcej zadań, niż możemy sobie wyobrazić, a jest takim kretynem, że nie wierzy własnym oczom. To jest obraz najlepszy tego, w jakim państwie żyjemy. To, że w Polsce jest 30 tysięcy zawodowych szeregowych, którzy po 12 latach służby mają odchodzić do cywila, tak? Czyli najlepiej przeszkoleni ludzie, którzy potrafią walczyć, mają ich na zasiłek, mają pilnować parkingów w supermarketach. A jednocześnie mamy 70 tysięcy oficerów i podoficerów, których nikt nie rusza. Mało tego, mamy w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 130 tysięcy funkcjonariuszy. Czyli wiemy, kogo ten kraj uważa, ten rząd uważa za swojego wroga. Naród, bo ma więcej sił wewnętrznych niż wojska, które mogłyby bronić naszych granic. O tym, że nie ma dnia, żeby a to noworodek, a to starsza osoba nie straciło życia w placówce służby zdrowia, czy pod placówką służby zdrowia, bo tam ktoś nie przyjął, no to już przywykliśmy do tego serialu kryminalnego w telewizji. No to, że prawie codziennie teraz gdzieś wybucha gaz,
patrzcie Państwo, codziennie coś wylatuje w powietrze. A to mieszkanie, a to fabryka w Lublinie, a to coś, codziennie wybucha gaz. No ciekawe, czy strona rosyjska nie zaczęła nam fundować jakiegoś innego gazu teraz w ramach tego kontraktu, no bo można tak zrobić, ten gaz będzie szczególnie miał właściwości wybuchowe. Można, nikt tego nam nie sprawdza, no bo może boją się ludziom powiedzieć, że ugotowanie sobie herbatki w tej wspaniałej Polsce może zakończyć się, prawda, przeniesieniem na łono Abrahama. No, no to jest prawda i mnie tutaj ani oczy nie mylą, ani uszy nie świerzą. To wszystko wiemy z telewizji, ich telewizji. W bezmiarze tego upadku, że tak powiem, tego mojego ukochanego państwa, no to można powiedzieć, no to znaczy, że jest całkowicie lipa, no że no nic się nie da zrobić, no nie mamy sojuszników, wszyscy nas nienawidzą, a ci co nas udają, że kochają, to nas jeszcze większe tarapaty chcą upchnąć niż nasi wrogowie. No co tu robić? No skoro ani Rosja, ani Zachód, tak, no to jest to trzecie wyjście, niepodległość, tak, niepodległość, to jest słowo w Polsce słynne, aczkolwiek nie wprowadzane w czyn. No ale ktoś powie, no tak, ta Polska jest za mała na niepodległość w tym miejscu Europy. No jest za mała, ja tego nie neguję. Jest za słaba. Ale są państwa regionu, które powiedzmy mają podobny problem jak my i chętnie by na jakieś tam rozwiązanie poszły. No powiedzmy Węgry, Słowacja, teraz Czechy zaczynają mówić własnym głosem. Dlaczego nie odezwać się do Łukaszenki, póki jeszcze rządzi na Białorusi? Przecież nie ma ochoty stracić swojego państwa. Nie ma ochoty, dopóki ten facet żyje, to nie graniczymy z Rosją, powiedzmy, na bezczela na całej linii. On tak chce mieć swoje państwo i każdy, kto go utwierdzi w przekonaniu, że to państwo będzie miał, no to będzie jego sojusznikiem. Nie inaczej. No już nie mówię o takich krajach jak Rumunia, która jest teraz bardzo zagrożona przez Rosję, przecież tam, to, wiecie, to Naddniestrze, ta republika, no to i Mołdawia, to tylko czekać, aż tam się zainstalują te zielone ludziki i Rumuni się bardzo tego obawiają. No są też takie kraje, narody mające ambicje polityczne, te, które były w dawnej Jugosławii, czyli Serbowie i Chorwaci, którzy, zwłaszcza Serbowie, nie mogą się jakoś jeszcze odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. A podobno Węgrzy mają z kolei dobre układy z Chorwatami. Czy jest to jakaś taka próżnia polityczna w tej Europie Środkowo-Wschodniej do wykorzystania? Polska jako naród, kraj o największym, tak powiem, potencjale ludnościowym i ekonomicznym, może odegrać rolę naturalnego lidera. Skoro Węgrom się udało, prawda, takich odszczepiwali, że tego Orbana mają, no to oni konsekwentnie realizują swoją politykę i oni się nie martwią. Widać, jak się da, to się da. Jak się chce, to można. I myślę, że gdyby wrócił do tej idei tej Polski takiej jagiellońskiej, dawnej, czyli ani Rosja, ani Zachód, to wtedy bylibyśmy też partnerem istotnym dla tych graczy z pierwszej ligi światowej, czyli dla Stanów Zjednoczonych i dla Chin, które wiadomo, że ten konflikt będzie rozgrywał się właśnie między tymi dwoma krajami, a nie Rosją i tam kimś. Rosja nie jest, powiedzmy, zdolna do wygrania III wojny światowej, tak? Nie jest zdolna. Ale Chiny i Stany, no to już na dwoje babka wróżyła. Uważam, że blok takich państw środkowoeuropejskich, który był tam grubo ponad 100 milionów ludzi i takich, którzy jeszcze do tego mają wysokie ambicje życiowe, czyli nam się chce jakoś tam budować swoją przyszłość, tylko latać z chorągiewką tęczową, prawda? Chce mieć rodziny, kultywować swój styl życia. Czyli nie jesteśmy zdegenerowani moralnie, chociaż wielu naszych rodaków no, pada w takie zwątpienie. Czyli mamy plany na życie i to inne niż to, żeby sobie, wiecie, przyprawić cycki albo obciąć filtra, tak jak to pani Grodzka zaleca. No, nie jest to nic fajnego i to nie jest droga dla ambitnych narodów. Dlatego ja uważam, że musimy wreszcie, po pierwsze, do polityki realnej pchnąć nowych ludzi. I to nie ludzi, którzy takiego z tego pokolenia, wiecie, roku 68, czy tych, dla których Zachód zawsze będzie Zachodem, choćby tam ludzie marli z głodu. I tam będzie Zachód i Schluss, i świat z ich młodości. Tam było lepiej, były dżinsy i Coca-Cola, a tu była, wiecie, oranżada i sztuksy, no to tam było lepiej. Jest to pokolenie Jarosława Kaczyńskiego, Bronisława Komorowskiego, Leszka Millera. Dla nich Zachód to jest Zachód. No ale większość na tej sali nie pamięta komuny i was nie będą szantażować, że za komuny nie było kiełbasy. Tak? Co z tym chodzi? Jakie to było? To dobra historia, to nie będziemy o tym gadać.
wielu z was było w świecie, w Europie, zobaczyliście z bliska, że ja mówię, no tam ci wasi rówieśnicy w Szkocji, czy w Holandii, czy w Portugalii, no to ani nie są mądrzejsi, ani ładniejsi, ani tam nie ma czym się specjalnie ekscytować. Niektórzy jeszcze nie mają głowy do picia i w ogóle nie potrafią pracować. To nie mamy powodów do jakichkolwiek kompleksów wobec nich. Więc zadajmy sobie pytanie, skoro tamte narody nie są narodami, powiedzmy, jakichś półbogów o dwóch głowach, prawda, i atletycznych sportach, no to dlaczego my tu w Polsce, tak, musimy zasuwać w korporacji zagranicznej za 1200 zł świątek, piątek i niedziela? Dlaczego? Dlaczego jedna perspektywa to jest gdzieś tam siedzieć na kasie albo być w magazynie u nas w Polsce? I o ile jeszcze ta wizja, wiecie, takiego parobkowania w Europie Zachodniej to mogła być atrakcyjna, bo przynajmniej się zarabiało, tak? Można było mieć garę u Pakistańca w Londynie, no bo płacił żywym funtem, no to co nam to szkodzi do pewnego momentu. Ale jeżeli oni z nas zrobili parobków tu, w Polsce, przez inwazję sieci handlowych, przez inwazję ich systemu bankowego, ubezpieczeniowego, no niedługo zawody prawnicze będą też wypierane, nie miejmy złudzeń. Firmy transportowe polskie są prześladowane, zwłaszcza na Zachodzie, już nie tylko w Rosji. Czyli dąży się do tego, żeby Polacy wytracili całkowicie swój potencjał ekonomiczny, żeby w żaden sposób nie mieli możliwości kształtowania własnej pozycji finansowo-gospodarczej, żeby byli obywatelami drugiej kategorii, żeby byli parobkami we własnym kraju. Do tego to wszystko zmierza. Ktoś mówi, to jest abstrakcyjne gadanie i straszenie. Nieprawda. Większość z was, ja zresztą też, mam korzenie chłopskie. Moi dziadkowie mieli gospodarstwo, mieli ziemię, tak? Moi rodzice za tak zwanej komuny przenieśli się do miasta. No, urządzili się w mieście, pracowali w mieście, mieszkali i tak dalej. No, tamta ziemia siłą rzeczy poszła w inne ręce. Wprawdzie jeszcze polskie, ale inne. Ta ziemia nie jest moja. Ja tam jeżdżę tylko spojrzeć sobie na tą ziemię, którą uprawiał mój dziadek, ale ja tam nie mam prawa wejść. No, ale jeszcze mam mieszkanie w mieście, czyli jakąś tam, jakąś wprawdzie nieproduktywną własność, bo ziemia to coś daje, można zarobić, a na mieszkaniu się już nie zarabia, tylko się dokłada, można stracić, jak ją utrzymujesz, tak? Że to już jest cienki lód. Ale wielu z takich, co już zerwali korzenie te chłopskie, wyzbyli się ziemi, zamieszkali w miastach, niektórzy na wysokim poziomie, te lemingi, to oni są pozadłużani, wiecie, w bankach zagranicznych. To tak, nie wpada mieszkać w kawalerce, czy mieć apartament, wyjeżdżać do Egiptu na wakacje, wszystko na krechę, przecież te reklamy w telewizji to każą na wakacje brać kredyt. Tak, już nikt nie mówi, że pojedź na szforce, tylko weź kredyt, frajerze, głupi, jedź do Egiptu, baw się za cudze. I ci ludzie zostawią swoim dzieciom jedną rzecz. Nie ziemi, jak nasi pradziadkowie dziadkom, nie mieszkanie w mieście, jak moi rodzice mi, tylko oni zostawią swoim dzieciom dożywotni dług w zagranicznym banku. Te dzieci będą wprawdzie mieszkały w mieszkaniu, gdzie jest ciepła woda, tak? Jeszcze tak. Ale już będą niewolnikami, nie wiedząc o tym. Już mieszkają u kogoś, za cudze. Ich los, no to wiecie, to oni już od mieszkania pod mostem, no to o tak o. To już będzie społeczeństwo całkowicie pozbawione możliwości kreowania własnej rzeczywistości. To będzie społeczeństwo, które nie potrafi się zbuntować, bo większość będzie pracowało na cudzym, w zagranicznej firmie, często w korporacji. A w korporacji to jest tak. Zarabiasz grosze, zasuwasz piątek, świątek i niedziela. Tam nie ma, że boli. Boże Narodzenie, bank zamknięty, ale ty na słuchawce. Tak tam jest, 1200 zł po studiach. Dwa języki znasz, zarabiasz 1200 zł. I tam są takie relacje. Imprezy integracyjne. No to są pieniądze. Zarabia jakoś grosze, no i zamiast mu dać tą stówę, jak jest tam, powiedzmy, zrobiony target, no to, wiecie, robimy imprezę integracyjną. W autobus to towarzystwo do innego miasta. I tam, wiecie, klub wynajęty, wódka tamtego, wszyscy nawiązują relacje tam różne, bliższe, dalsze, jak to przy alkoholu, męsko-damskie, tam różne inne. Parę takich wyjazdów, już się wszyscy przyjaźnią i kochają i tam bez przerwy opowiadają ci ich nadzorcy, tych niewolników, że no słuchajcie, jesteście wspaniałym zespołem, wyrabiacie target, jesteście cudowni, trzymajcie się razem, nikt nam tutaj nie podskoczy, chwali nas tam, powiedzmy, nasze szefostwo, jesteście teamem, nikt nam tutaj krzywdy nie zrobi. No i po tak kilku latach takiego, wiecie, wspólnego
takiego życia w komunie, takiej praktycznie, bo to i dzień i w nocy się zasuwa i bez niedzieli, bez sobót, no to przychodzi sądny dzień. Sądny dzień, a okazuje się, że wszyscy dostają kartki z nazwiskiem jednego z nich, po jednej stronie kartki plus, po drugiej minus. I to tak rozdają i każdy anonimowo musi opisać swojego kolegę, jakie ma plusy, jakie minusy. No to oni piszą plusy, no tam sympatyczny, fachowiec, to ale minusy, no. No tam coś kręci na boku, a to tam pije kawę pół godziny, a to coś, no jakiś kabel delikatnie idzie. No i tak piszą te wypracowania x czasu, aż po pewnym czasie przychodzi ten nadzorca niewolników i oni wszyscy napisali, myśląc, że to tylko szefostwo będzie wiedziało. Nieprawda. Któregoś dnia przychodzi ich ten nadzorca niewolników i daje każdemu to, co o nim piszą jego koledzy. I nagle klapki z oczu, o! Jeszcze piszą charaktery pisma, wiecie, nie na maszynie, czyli łatwo dociec, kto tak naprawdę ci robi koło dupy i kabluje do góry i co o tobie naprawdę myśli. I się okazuje, że wtedy ten wspaniały zespół, oderwany od życia rodzinnego, od przyjaciół z zewnątrz, już strach się odezwać przy tym frędzie, co na integrację z nim mordem otrzymać. Bo mała strykada i cię ma w dupie, pisze, że ty już przeklinasz, kradniesz tam coś, kręcisz na boku, że śpisz w obocie. Łatwo dociec, kto ci tam robił koło pióra. I już się okazuje, że o, nie ma teamu, nie ma zespołu. Już każdy się boi o siebie, bo aha, sami wilki wokół mnie. Potem się okazuje, że przychodzi sygnał, no wiecie co, to nie potrzeba nam tylu pracowników, bo już sobie doskonale radzi mniejsza liczba, wykona plan. Macie te kartki, wypełniajcie dalej. No to wtedy jest walka o życie. Tam wiecie, już wtedy tylko na minusy ja. Kabel ostry idzie. No to wiadomo, kto najbardziej podkablowany, no to już dziękujemy panu za współpracę. No i tak, wiecie, kolejka do strzału sama się ustawia. Jest całkowita dezintegracja. Tam nie ma związków zawodowych, kto ich będzie bronił. To jest armia niewolników i to niewolników, których nie znały dzieje. Bo ile jeszcze możemy sięgnąć po Pismo Święte i tam są wskazówki. To taka armia niewolników, czyli Żydzi wychodzący z Egiptu, prawda, po przywódce Mojżesza. No to jeszcze mieli tego przywódcę, który przejął nad nimi odpowiedzialność. Chciał ich doprowadzić do ziemi obiecanej. Oni byli solidarni, niektórzy tam mieli fanaberię, tam wątpili, coś, ale szli razem. I to nas uczy Pismo Święte, że jak się trzymamy razem, nie wątpimy w tych przywódców, pomagamy mu, jesteśmy dzielni, wytrwali. Nawet po 40 latach łażenia przez pustynię, to w końcu przed nami będą te zielone wzgórza, Jeruzalem i mamy tą ziemię obiecaną. Ale tamci byli razem. A teraz ta armia niewolników nie pójdzie do ziemi obiecanej. Bo to są jednostki. Wokół każdego z nich jest drut kolczasty. Każdy z nich nienawidzi człowieka w takim samym położeniu. I my Polacy daliśmy z siebie zrobić taką armię niewolników, która nie jest armią. Są pionki w grze całkowicie oderwane od świata, od kultury, od swoich bliskich, już nie ma przyjaźni, nie ma lojalności. To nie będzie nowej solidarności w takich firmach. To nie stanie 500 robotników po jednej zmianie i powiedzą, kurwa, nie damy się robić w konia. Nie będzie tak teraz. Tylko będzie, a tamten do nas namawiał do buntu, a ten niezadowolony. I tak nas odpieprzą, jak te, wiecie, jak te łosie po kolei. Jak te bizony w Ameryce, że jeden się pas od razu koło niego, drugi padał zabity, a ten się dalej pas, bo liczył na to, że jemu się uda. I tak wyginęły bizony, największe zwierzęta, jakie żyły w Ameryce Północnej. Jesteśmy takimi bizonami teraz. Niewolnikami, bizonami i zwierzynołową, która nie jest przez nikogo broniona, bo nie ma nic przywódcy. I darmo teraz się rozglądać za generałem Andersem na białym koniu, że przyjedzie tu nam wreszcie, wyzwoli, poprowadzi. Nie liczmy na to. Tak nie będzie. Jedyną rzeczą, która może nas uratować, to jest nasza jedność. Tworzenie wspólnot lokalnych. Angażowanie się w sprawy publiczne razem. Lojalność między kolegami. I teraz widzicie, wybory idą. Wybory idą, powstały jakieś przez te parę lat ruchu narodowego, struktury. I znowu jesteśmy wystawiani na próbę. Pojawiają się jacyś kandydaci, tak? Tacy się władcy. Niektórzy przeszli się dwa razy na Marszu Niepodległości w krawacie, tak? I oni tutaj mieli pretensje, żeby być kandydatami Ruchu Narodowego na prezydenta. Kilku. I od razu nasze środowiska też. A jeden tego będzie popierał, a drugi tamtego.
a tu jakiś fajny, wiesz, facet, bo on tam się mówi w telewizji, to my na niego. A jakiś, bo tam też dowcipkuje fajnie, to my na niego. I to nasze środowiska zaczynają wątpić w sens mówienia jednym głosem. Bo to nie o to chodzi, na kogo zagłosujecie w tych wyborach. Chodzi o to, czy wy przetrwacie jako grupa, jako zespół, jako społeczność. Czy razem pójdziecie do wyborów w jesieni sejmowych, wybierając spośród siebie najlepszych ludzi, którzy będą mogli na was liczyć, a jednocześnie będziecie ich pilnować. Czy to nie będą ludzie w teczkach z Warszawy. Dlatego ja wierzę w sens działania w ruchu narodowym, bo raz, że mówię, że nigdy, dopóki będę miał wpływ, nie dopuszczę do tego, że ktokolwiek będzie kandydował, prawda, z Puław do Sejmu, kto nie jest w tej sali, spośród was. Nie może być z Lublina, czy z Warszawy, czy skądś. Nie. Bo to jest podstawą społeczeństwa republikańskiego, to jest to, że wy sami wybieracie swoich przedstawicieli. I oni was muszą reprezentować z różnych powodów. To, że macie na nich oko i czujecie się związani z nimi więzami rodzinnymi, przyjaźnią, lojalnością, honorem. Honorem. I to jest najważniejsze. Dlatego też uważam, że stoimy w obliczu pewnej próby. My jako sympatycy, powiedzmy, pewnej idei, czyli tego, żeby Polska była państwem normalnym, suwerennym, żeby kierowała się interesem narodowym, czyli interesem każdego z nas, czy my przetrwamy różne pokusy, coraz to nowych liderów wyciąganych z kapelusza, czy my potrafimy być lojalni, konsekwentni i rzetelni w prostych sprawach? Zbiórka podpisów, płacenie dychy za składki, wspólne organizowanie różnych akcji, a to żołnierzy wyklętych, a to różnych akcji pro-life, a to innych rzeczy, prawda? Czy będziemy cały czas zespołem, któremu nigdy nikt nie poda takiej kartki z plusem i minusem? My tego nie możemy zrobić. Bo my się możemy przetrwać, jeżeli ktoś nam potrzebuje taką kartkę z plusem i minusem, to od razu tą kartkę rzucimy mu w pysk. Powiedział, że z nami się tak nie da. Dlatego namawiam was do tego, żebyście byli aktywni, wierzyli w to, że jest sens posiadania własnego państwa i urządzania go według własnych fanaberii. Sami wiecie najlepiej, jak, w jakim kraju chcielibyście żyć i nie czekajcie na różnych mądralców, co wam zrobią wykład, w jakim powinniście żyć. Wy wiecie najlepiej, czego wam potrzeba. Zwłaszcza młode pokolenie, które nie ma kompleksu wobec Zachodu, nie pamięta tej traumy związania ze Wschodem. W zasadzie nasze pokolenie, wasze pokolenie, bo ja to już, powiedzmy, robię to z myślą o was wszystko. Wasze pokolenie ma jeszcze szansę nie zmarnować życia. Ja wam nie mówię, że osiągniecie sukces, to jest niemożliwe. Nie będziecie mieli żadnego sukcesu, takiego jak kraju społeczeństwa zachodnie, bo oni mieli, wiecie, całe życie spokoju. Za nich przelewali krew tacy durni Polaczkowie jak my, to z daleka od ich granic. Tego oni mają na te fanaberie jeszcze swoje 5 minut. Wy nigdy nie będziecie żyli na tym poziomie, co oni. Wy nigdy nie będziecie łazić, wiecie, beztrosko po plażach. Nigdy nie będziecie mogli sobie wybierać, wiecie, modelu nowego Mercedesa przy suto zastawionym wigilijnym stole. Zawsze będziecie mieli do tyłu. Ale macie szansę nie zmarnować swojego życia. Czyli nie zostawić swoich dzieci z długiem do żywota. Nie zostawić swoich dzieci na świecie z poczuciem tego, że rodzice ich skrzywdzili. Macie szansę doprowadzić do sytuacji, że wasze dzieci i wnuki będą po prostu przychodzić na wasze groby. I będą oglądać zdjęcie swoich dziadków i powiedzą tak. To byli porządni Polacy. Bo nie musimy cię bić w postaci. Nie mamy biedy. Jesteśmy u siebie. Mamy swoją ziemię. Mamy swoje domy. Mamy swój język. Mamy swoją tradycję. Mamy swój styl życia. I myślę, że dla nas to może być jedyna nagroda, ale jakże ważna. I gdybym w to nie wierzył, że na mój grób przyjdą kiedyś, nie wiem, moje dzieci czy wnuki, i przyjdą. I to dla nas może być największa nagroda, że będziemy mieli te groby, a nie tak jak żołnierze wyklęci. Bo im odebrano prawo do tego, że mieli groby. Przepłacili życie, wyrzucono ich ciała znalazły się na śmietnikach, dosłownie na śmietnikach. Oni teraz martwychwstają i to nie po to, żebyśmy tylko się ekscytowali raz do roku ich bohaterstwem. Tylko żebyśmy wyciągnęli wnioski z ich życia, bo oni po to zostali w tych lasach, w tej beznadziejnej, w tym zrywie, który wiadomo, że nie mógł dać im sukcesu militarnego. Militarnego nie. Ale to zwycięstwo jest moralne, ponadczasowe, bo dzięki ich odwadze, ich determinacji, ich myśli, możemy teraz snuć plany na przyszłość. Im to nie było dane, bo oni nie wiedzieli, czy na zajutrz
czy na zajutrz będą mieli co jeść, czy na zajutrz przeżyją do wieczora. I jesteśmy im, im to jesteśmy winni też, bo oni oddali swoje życie po to, żeby nikt nam nie mówił, co mamy robić ze swoim krajem, żebyśmy widzieli sobie u siebie. Żebyśmy nie musieli kłaniać się, wiecie, jakimś łajdusom z zachodu tylko dlatego, że mają więcej pieniędzy. Żebyśmy zachowali honor. Bo można mieć pieniędzy. Normalna ludzka rzecz. Bo fortuna kołem się toczy. Żeby być dumnym, mieć honor, trzymać się razem, nie zdradzić kolegów nigdy. Nie popełniać głupstw. Gdy jeden ma fanaberię w głowie, ma robić jakiegoś bigosu, namawia was do bzdury, to powiecie, stary, spokój. Nie możemy się dać jak jelenie na odstrzał wystawić. Bądźmy rozsądni. Nie oddajmy życia na próżno. Nie dajmy sobie przybić wyroków w zawieszeniu. Potrzebni jesteśmy czynni, zdrowi, żywi w tym wielkim dziele, jakie ja nazywam budową Wielkiej Polski. To nie chodzi o granicę, żebyśmy mieli tam od razu Lwów, Wilno. Ale jak damy przykład narodom sąsiednim, że jesteśmy narodem solidarnym, godnym, dumnym, odważnym, a przede wszystkim samodzielnym intelektualnie, który nie żyje mitami, to inne narody będą nas gnęły tak jak w czasach jagiellońskich. Przecież my nie zajmowaliśmy Wilna czy Lwowa. Nie zajmowaliśmy. Oni sami powiedzieli, tak, ci Polacy to są fajni ludzie, warto się ich trzymać, to i nam nigdy do dupy nie zajdzie. I mieli rację wtedy. I zróbmy tak znowu. I nie będę wyciągał rękę po Lwów, po Wilno dzisiaj, tam mówił, że to Polski i tam Dajmy im przykład. To oni przyjdą na kolanach, powiedzą, Polacy, my bez was sobie rady nie damy. Kiwali nas tyle, ale wiemy, że to wy jesteście godni zaufania, szacunku, bo wy jesteście tym jądrem cywilizacji środkowoeuropejskiej. I mamy wszelkie przesłanki, żeby znowu odzyskać godność, wiarę, przyszłość, dać przyszłość i nadzieję innym narodom, które dzisiaj przelewają krew, są manipulowane, oszukiwane, rozszarpywane przez mocarstwo. I tylko do tego was namawiam. I mój start w tych wyborach to jest, wiecie, tylko po to, żeby mieli do kogo strzelać. Zdaję sobie sprawę ze wszystkich ograniczeń, z ilości pieniędzy, jakie mamy na tą kampanię, z możliwości objechania Polski z budżetem kilka tysięcy złotych wpłaconym przez, wiecie, takich zwykłych ludzi jak my. Zdaję sobie sprawę z tego, żeby wyspał w pociągach, a nie w hotelach. I tak jest. Ale to jest gra o najwyższą stawkę, o przyszłość naszego narodu. Dziękuję.